Na ten weekend czekały tysiące kibiców skoków narciarskich w całej Polsce. Od dziś do niedzieli na Wielkiej Krokwi w Zakopanem będzie można oglądać najlepszych zawodników świata. Na razie za nami kwalifikacje do niedzielnego konkursu, które w Zakopanem obserwował Mateusz Nowak. Powiedz, ilu Polaków zobaczymy w zawodach i jak daleko poszybował Kamil Stoch? To był naprawdę udany początek tego sportowego weekendu w Zakopanem. W konkursie zobaczymy wszystkich 10 polskich skoczków, którzy wzięli udział w kwalifikacjach, a te kwalifikacje wygrał nie kto inny jak Kamil Stoch, który dał wyraźny sygnał, że w niedzielnych zawodach będzie walczył o zwycięstwo. Setki trąbek, flag i szalików i dziesiątki tysięcy kibiców z całej Polski. Podczas tego weekendu Zakopane bez wątpienia będzie światową stolicą sportów zimowych, a fani nie mają wątpliwości, kto zostanie królem Wielkiej Krokwi. Pierwsze miejsce jest pewne, tak, przy naszym dmuchaniu, to żeby to sami tutaj na Krupówkach nie zlądowali. Już w październiku zabrakło biletów na oba konkursy. Spóźnialscy szczęścia szukali dziś pod skocznią. Czapkę kupiłem, flagę posiadam, piękną trąbkę też mam. Przyjechałem, proszę pana, śniadania nie zjadłem, ale biletu nie mam. No po prostu tragedia, no. Skoki w Polsce cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko kibiców, ale i mediów. Dla naszych zawodników to specjalny weekend w kalendarzu Pucharu Świata. Zakopane no to jest miejsce, w którym nie tylko ja, ale jeszcze kilku moich kolegów się po prostu urodziło, wychowało, a zwłaszcza na tych skoczniach. Kamila Stocha. Rok temu to właśnie Kamil Stoch wygrał konkurs indywidualny na Wielkiej Krokwi. Ale powodów do optymizmu mamy zdecydowanie więcej. Leć, leć daleko! Stoch wygrał 4 ostatnie konkursy na dużych skoczniach. Polaków, po to byśmy byli dumni! I mimo, że nie jest ekspertem od skoczni mamucik, zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w lotach. Pozytywnie zaskoczyła zresztą cała drużyna, która wywalczyła brąz. Dyspozycja fizyczna jest u wszystkich na bardzo wysokim poziomie. Jest mobilizacja, a moje doświadczenia są takie, już od czasów Adama Małysza, tam gdzieś od 2000 roku, że nawet jak coś nie szło przed, a przecież teraz naprawdę jest całkiem dobrze, to tutaj było zawsze lepiej niż się można było spodziewać. W tym roku w Zakopanem możemy spodziewać się rekordowo dalekich skoków na zmodernizowanej po zeszłorocznym konkursie Wielkiej Krokwi. Na pewno dłuższe skoki, na pewno inny rozbieg, inny profil, także to powoduje, że jednak ta skocznia teraz stała się bardziej podobna do tych innych, takich jak przepisy FIS nakazują. A że na innych skoczniach biało-czerwoni radzą sobie wyśmienicie, nie inaczej powinno być w ten weekend w sercu Tatr. Konkurs indywidualny w niedzielę, a już jutro zawody drużynowe. Transmisja od 15:30 w Jedynce. Mateusz Nowak, Wiadomości Zakopane.